Ale Ford Transit. Tutaj jeszcze jest masa innych ciekawych samochodów, które można sprawdzić. Ale Ford Transit mógłby być ciekawy. I ciekawe, czy jest to fajne nasze takie malowanie, wiecie które? No jest. Są tu jeszcze inne Fordy, Fordów jest bardzo dużo. Ja bym tego UPS-a... DHL czy UPS? Co wybieramy? Albo DPD. No, wybierajcie. No i Wartburga. No nie ma fake taxi malowania. Co wam na to poradzę? Z kim mieliście najgorsze przeżycia? Z jakimi kurierami? DHL są spoko, moim zdaniem. Dobra, to DPD. Poczta Polska. Właśnie, ciekawe, czy jest malowanie Poczty Polskiej. Sprawdzimy sobie jeszcze, bo może są. Zobaczcie, kurde, jakie mamy tu możliwości rozbudowy. To znaczy tak, to jest jedna możliwość rozbudowy, ale zobaczcie, jaka paka. Tutaj można fajny silnik wsadzić. Co? Możemy ściągnąć... Wow! Zobaczcie, ile tutaj możliwości rozbudowy. Nie? Otwierane drzwi, człowieku. Jaki idealny dostęp do silnika, który tu zaraz wsadzimy. Znaczy, ja nie wiem, co można zrobić z tym samochodem. Ale zanim sobie jeszcze ten, to zobaczmy jakieś inne malowanie. Zobaczmy. Szukamy, szukamy, szuka, szuka. Szuka, coś szuka, ale chyba nie znajdzie. Znaczy, malowania inne pojawią się na pewno później, nie? Bo to jest na razie początek grania i ktoś tam sobie różne malowania robi już teraz, tylko no jeszcze nie ma tego naszego ulubionego. Szukajcie, a znajdziecie. Kurde. No dobra, to musi zostać DPD. Mamy tu coś takiego jak 5,8 litra V8 i to może być ciekawy silnik. To może być ciekawy silnik. No oczywiście tutaj napęd na 4 koła. I zrobimy ten samochód na offroady. Jakieś konkret rzeczy można do niego wstawić. Jak na offroady, to tam nie potrzebujemy mieć przyczepności. Można na górze taki mały cip cip dać mu. Nie wiem, czy on by coś dawał w ogóle do tej masy. 6.2 V8, nie, Pączek, zobaczysz. Mi się wydaje, że ten silnik będzie mocniejszy. Kapcie szerokie jak stąd do Los Santos. Z tyłu jest naklejka, lubię zafier... Nie, nie ma chyba. A jest, Kickster! Rzeczywiście, 500+, patrzcie. To jest polskie malowanie. To jest ktoś, jak jakiś Polak zrobił, ale zobaczcie jaki ten, jakie dokładne, nie? Idealne takie. Lepsza klatka piersiowa. No lepsza by była, ale niestety nie mamy tutaj do możliwej do zainstalowania klatki piersiowej. Chyba, że na siedzeniu pasażera. To już musisz kurierów zapytać, jak oni tam instalują te klatki piersiowe. I tak, z 2000 kg zeszliśmy do 1800 i ze 148 kW, to jest ulepszona wersja Transita, także nie szokujcie się tutaj, do 776 kW żeśmy weszli. Także podejrzewam, że będzie grubo. Także wszystkie dostawy w Polsce przyspieszą się o parę dni, tak coś czuję. Nawet nie sprawdzaliśmy standardowego brzmienia, no bo chyba każdy wie, jak brzmi i wygląda Ford Transit. Super. Weź tu paczkę, ostrożnie wyślij. No, bez kitu. Jakby kurier zobaczył taką paczkę i miałby taki samochód do dyspozycji, zobaczyłby paczkę z napisem ostrożnie, to on by was chyba zabił, jakbyście mieli mu ją wręczyć. Bo oczywiście chciałby sobie poszaleć takim samochodem. No i jesteśmy. Cross country, czyli taki hardkorowy offroad. Myślę, że będziecie zadowoleni z tego, co tutaj zobaczycie zaraz. No, krótkie biegi trochę. Wystarczy mu tam. Klasa open, żeby każdy mógł sobie pojeździć. Myślę, że damy radę. Uwaga, start. Z drogi, kurde, dwutonowy transit jedzie. Yeah. To jest fajna gra.
Jesteśmy tutaj. O, drzewo. Znaczy, no, drzewo. Prawie udało mi się ominąć dom, ale. Niestety. Skrzydła mu zamontuj. No, gdyby to był. Gdyby to był scrap mechanik, to by się dało. Ej, patrzcie, ja byłem na pierwszej pozycji. Wow. To nieźle mi idzie tym Fordem. Ale wiecie co, ja w ogóle nie patrzę na przeciwników. To znaczy, jak któryś jest przede mną, to po prostu w niego wjeżdżam. Bo ten samochód jest na tyle ciężki, że oni wszystkich spycha. Także. Tak. Ja tu jestem bossem teraz. O. Trochę zaliłem, ale to nic. To Ford Transit. Oj. Trochę zadriftowałem. Ale to nic. To Ford Transit. Iśniemy dalej. To się nazywa dostawka. O kurde, on ci mówi, zobacz jak ciśnie. Ty, murki rozwala. Powiedzcie mi, po co w UK budują jakieś takie murki? Nie mogą z siaty robić ogrodzeń? Może kamieniami srają? Tranzytem przez świat. Aha, kamera z kokpitu, zapomniałem. Yeah. Zobaczymy jak się będzie. Nie, ja nie chcę na przełajówce jechać na kamerze z kokpitu. To nie wyjdzie. O kurde. O kurcze. Taki kurier z takim samochodem, to założę się, żeby wam zawsze pakę dostarczył na, albo i nawet przed czasem. Nie mają szans, bo to Ford Transit. No pewnie, że tak. Ej, no gdzie jest mój Ford Transit? Muszę sobie specjalne, oddzielne wyścigi. Dawajcie samymi Fordami teraz pojedziemy. Zobaczymy. Cyk. Nie masz czym driftować? Kup Transita. A tam śmiejecie się. Przerabiają też takie dostawczaki i ścigają się na dragach w Polsce. Oczywiście, że tak. Jest kolejny transit. Uwaga. O, tutaj już cięższe samochody są, więc nie ma tak różowo z tym spychaniem. A tam. Będziemy się pchać. Wow, wow, wow! No, ten Raptor ciężki. Jego się już tak nie przepcha. Też go sobie kupimy. Jak to wygląda? Ten z drabiną w ogóle na dachu. Ej, ja nie miałem takiej drabiny. Skąd on ma tą drabinę? O, nie zmieszczę się. A, tam nie zmieszczę. Kurde, Ford Transit. Ciśnij, dziadu. Co to tam przede mną jedzie? Aha. No i dobra, jakoś to idzie. Czwarta pozycja, kurde. Jeszcze ich tam dogonimy, cwaniaczku. Wow, 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 wow. Czy tu będzie hopka? Świetnie to wygląda. Ja widzę jak pod moim domem czasami taki transit stał. Tak sobie go wyobrażam jak leci właśnie. Znaczy w sumie nie muszę wyobrażać, po prostu on tutaj w tej grze tak leci. Nie dam się wyprzedzić. O, tego niebieskiego może się jeszcze uda myknąć. Uwaga. Oh shit. Oh shit. Oh shit.
Nie mogę już cofnąć. Kurde. Jedź, dziadu! O nie, ale lipa. Kurde. To nic, to Ford Transit. Cholera. A, drabina z Transita wersja Forza jest. Tutaj nie ma. Tour de Van. Tam jakoś się trzyma, zobaczymy. Może nie będzie tak źle. Jak coś, to będę się przeciskał, nie? Ale już nie bierzemy Fordów. Bierzemy wszystkie samochody. Żeby tam były jakieś małe takie cip-cipy. Można było ich łatwo spychać. Pewnie, że tak. Oj, to będzie ciekawy wyścig. No i tutaj mamy te małe auta. To będzie łatwe. Uwaga. Wyobraźcie sobie, że to ruch uliczny. Ty, ale ładnie ciśnie. No trzyma się jakoś tej drogi nawet. Nie mogę z tego, nie? Ale tak samo było w Trójce. Ja się bawiłem tym Transitem na mapie zimowej. Tam też mieliśmy z tego bekę. Kury przejechałem. Bierne kurczątka. Yeah! Ej, no patrzcie, kurczę, zostawiłem te boty z tyłu. To jest najtrudniejszy poziom. Także ja nie wiem, co ten Ford Transit. Ale właśnie, gdybyśmy mieli tutaj te raptory, to ciężko byłoby mi się przecisnąć przez nie. Bo one są szerokie. Tutaj na najtrudniejszym poziomie jest tak, że my te boty za bardzo z tyłu zostawić nie możemy. One w pewnym momencie zaczynają tak super przyspieszać, wiecie? Zajebiście, patrz. Daj radę, kurde. Co ja tam będę hamował? Wszystko driftem. No i pięknie. Wygrałem. Szybka dostawa kebabów Transitem. No zobacz, jak poszło pięknie. Wyobraziłem sobie ludzka w takim Transicie po mieście. Nie masz przyjaciela? Kup Transita. Samochód na każdą ewentualność. Bierz Transita. No i pięknie. I co powiecie o takim Transicie? Ale wiecie co, jeszcze jedną rzecz musimy zrobić, bo ja jestem ciekawy, jak brzmi jeszcze jeden silnik. Bo mieliśmy tam do dyspozycji większy silnik, no i fantastycznie. Przód Agera, tył Transit. No. Chociaż Agera ma też silnik z tyłu. Dobra, to weźmy sobie teraz tak. Zróbmy sobie jeszcze z tym większym silnikiem. 6 litrów V8. Myślę, że jego też można nieźle podkręcić. Tak? Zobaczcie, mamy mniejszą wagę, statystyka nam się podniosła i mamy mniej mocy, ale mniejsza waga. To jest ciekawe, bo ten silnik ma większy litraż,
A tam o 1 litr chyba mamy prawie więcej. O 800 ml mamy większą pojemność, a jest lżejszy. Bardzo ciekawe. I teraz tak. Także teraz powinien być jeszcze szybszy. Teraz zobaczymy, jaką prędkość maksymalną mniej więcej osiągnie. 350, no tak około 350 km na godzinę powinien pośmigać. Ciekawe. To co, weźmy sobie jeszcze jedną przełajówkę. Czy to samolot, czy to ptak? Nie, to Ford Transit. Ta pojedyncza turbosprężarka to kompresor. A czy sprężarka? Nie powiedziałem turbosprężarka. Czy powiedziałem turbosprężarka? Dobra, ciśniemy. Ale tutaj, tu na pewno nie będę jechał na kamerze z kokpitu. Nic nie będę widział praktycznie. Prowa. Oj tak. Dobra, ciśniemy. Ten samochód jest fajny, totalnie nie trzeba się przejmować innymi ścigantami. Oj kurde, teraz jest szybszy. Patrzcie na to. O, myślałem, że się rozbije. Teraz jest szybszy. O nie, 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 nie trafię! Kurde, nie ma kontroli nad nim. Jak mam teraz to zrobić? Muszę przed skokiem wycelować w tamtą bramkę. To chyba lepiej za tą tetką jechać, albo ją zepchać. Odtąd muszę już wymierzyć mniej więcej w następną bramkę. O, tu gdzieś trzeba lecieć. Jak to pędzi teraz? Tylko 60 kg mniej, a jaka różnica? I mniej mocy mamy. O, wow, wow. Ciśnij, ciśnij. No i zostawiłem ich z tyłu całkowicie. Łop! Ja nie mogę z tego. Jedziemy, dostarczamy paczki. Teraz wjedziemy. Co my tu wjedziemy za paczkę? Macie jakieś pomysły? O, wiem. Wjedziemy pierścionek zaręczynowy dla dziewczyny. Nie, to słabe jest. Kto by się tak śpieszył z pierścionkiem? Jak spadło Audi! Zajebiste to było. Ja wiem, wiem. Nagle tak przed tobą. No i pięknie. Oh shit. Wymienił paczki na silnik. Kieliszki wieziemy. Nie no, to nie z taką prędkością. Ej, ale fajnie nim się w ogóle jeździ. Bardzo przyjemnie na tych przełajówkach. Spoko jest. Komputer wieziesz. Kieliszki.